Tym razem zadanie geograficzno-matematyczne. W pociągu jadącym z Zabrze do Gdyni podróżuje 90 osób. 52 osoby wysiadły na stacji Sosnowiec Główny. W Warszawie Wschodniej wysiadło jeszcze 29. Do pociągu nie wsiadł żaden nowy pasażer. I pytanie jest takie: Ilu pasażerów ciągle jedzie do Gdyni? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie obliczyć to samodzielnie. Zróbmy to teraz wspólnie. Możemy zacząć od liczby wszystkich pasażerów, i żeby obliczyć, ilu zostało do końca trasy, odjąć od tej liczby 52, którzy wysiedli w Sosnowcu Głównym, i potem odjąć 29, którzy wysiedli w Warszawie Wschodniej. I wynik takiego dwukrotnego odejmowania to będzie liczba pasażerów, którzy ciągle jeszcze są w pociągu. Pomóżmy sobie wykresem albo rysunkiem w kształcie prostokąta. Niech to będzie początkowe 90 osób. Poniżej zaznaczymy tych, którzy wysiadają. Wyglądałoby to na przykład tak. 52 wysiadło w sosnowcu. To są ci, którzy wysiedli w sosnowcu. I potem wysiadło jeszcze 29 w Warszawie. Ilu zostało? I jak to narysować na takim dwupasmowym wykresie? Jeżeli na początku wszystkich było 90, 52 wysiadło w Sosnowcu, 29 wysiadło w Warszawie, to ten ostatni brakujący kawałek to będą ci, którzy zostali i ciągle jadą tym pociągiem. Na początku było 90 pasażerów to górny zielony pasek zabraliśmy z niego 52, z tego co zostało, zabraliśmy jeszcze 29 i to są ci, którzy zostali. W takim razie, żeby obliczyć, ilu ich jest, najpierw odejmijmy 90 minus 52. Jeżeli jeszcze tego nie obliczyliście, to możecie teraz zatrzymać film i wykonać to odejmowanie. Można tak, że 90 minus 52 to to samo co 90 minus 50 i minus 2. Minus 50 minus 2. I możemy teraz najpierw odjąć 90 minus 50, czyli 9 dziesiątek minus 5 dziesiątek, to będą po odjęciu 4 dziesiątki, czyli 40 i minus 2. A 40 minus 2 to o 2 mniej niż 40, czyli 38. Gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko pierwszy przystanek, na którym wysiadło 52 pasażerów, to podróżnych, którzy zostali w pociągu, byłoby 38 i to jest ten prostokąt ale wiemy że potem wysiadło jeszcze 29 w Warszawie w takim razie zacznijmy od 38 po pierwszym przystanku zostało 38 i odejmijmy 29 bo wysiedli na drugim przystanku takie odejmowanie możemy potraktować w sposób następujący 38 to 30 Plus 8 i od tego odejmujemy 29, czyli odejmujemy 20 i odejmujemy jeszcze 9. Nie odejmujemy 20 plus 9, musielibyśmy sobie pomóc nawiasami. Nie możemy zapisać minus 20 plus 9, bo to nie byłoby to samo, co odejmowanie 29. Odejmujemy 2 dziesiątki i 1 dziewiątkę. Odejmujemy 2 dziesiątki i odejmujemy 1 dziewiątkę. I możemy sobie pomóc, zamieniając kolejność. To się równa 30 minus 20, czyli 10, i do tego dodajemy 8, i od tego odejmujemy 9. Ile to jest 10 plus 8? 10 plus 8 to 18. I jeżeli teraz od 18 odejmiemy 9, to otrzymamy 9. Można tak, że od 18 odejmujemy 8. Zostanie po odjęciu 10, i jeszcze musimy odjąć 1 i zostaje 9. W pociągu zostało 9 pasażerów. Na początku było 90. W Sosnowcu Głównym wysiadło 52, zostało 38. W Warszawie Wschodniej wysiadło 29 i zostało 9. Do zobaczenia w Gdyni.